Cześć! Witam Was na kanale L-Language Studio w kolejnej analizie piosenki Lana Del Rey i dzisiaj będzie to piosenka Marina's Apartment Complex, którą bardzo lubię, bo jest z płyty, którą najczęściej tu analizuję, chociaż ostatnią płytę jej też bardzo często tutaj analizowałam, mieliśmy tydzień z Laną. Lubię tą piosenkę, bo jest taka, po prostu trafia do mojego serca. I ostatnio sobie słuchałam właśnie tej płyty całej i tak sobie słuchałam tekstu tej piosenki, uznałam, że warto go przeanalizować, dlatego tutaj jestem, więc bardzo się cieszę, że będziemy to robić, więc zaczynajmy! Apartment complex to jest po prostu blok mieszkalny. Mariners to marynarzy. Czyli blok mieszkalny marynarzy. Co to może znaczyć? Zobaczymy. You took my sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. Take something out of context. To znaczy nie zrozumieć czegoś. Wyciągnąłeś coś z kontekstu. Źle coś wyciągnąłeś z kontekstu. Czyli źle zrozumiałeś mój smutek, może tak. Gdzie? At the Mariner's Apartment Complex. W bloku marynarzy. Napisałabym, przetłumaczyłabym to w bloku marynarzy. I ain't no candle in the wind. Ain't to jest po prostu nie. To może znaczyć will not, are not, is not, have not, had not. Po prostu wszystko. Wszystko to może znaczyć, więc tutaj oczywiście to jest piosenka, więc wybaczamy takie stwierdzenia. To jest normalne. Czyli nie jestem świeczką na wietrze. Przeczytajmy sobie troszeczkę więcej i wtedy będziemy mogli więcej powiedzieć o tekście i zaraz się zajmiemy po prostu analizą, interpretacją, co te słowa znaczą. I tutaj mam problem, bo wiem, że to jest podobno bold, jest niepoprawnym słówkiem i powinno być bold. I też słuchałam Lany i faktycznie nie śpiewa tam bold. I w jej pełno, właśnie we wszystkich chyba tekstach jest bold, ale podobno w książeczce, ja nie wiem, ja nie mam tej płyty osobiście, podobno w książeczce, w lyrics tam jest po prostu bold. Więc przetłumaczę i tak i zobaczymy, o co chodzi. I'm the bold, the lightning, the thunder. Kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. Czyli jeśli by to znaczyło I'm the bolt, to bolt to jest po prostu piorun. To też może być zakrętka, zamek, bolt, jakaś klamra, ale w tym wypadku mamy lightning, the thunder. Lightning to jest błyskawica, thunder to grzmot. Ale jeśli to by było bolt, to jedyne, bo to jest bolt, to najprościej to jest, jako rzeczownik to jest deska. Ale to też może być on board, czyli pokład. Może ja jestem pokładem, ja jestem błyskawicą i grzmotem, czyli jestem wszystkim tym, co jest na morzu podczas sztormu. Zaraz będziemy dochodzić, o co tu chodzi. Kind of girl who's gonna make you wonder. Kind of girl, czyli taką dziewczyną, która sprawi, że się będziesz zastanawiał o who you are and who you've been. Kim jesteś? Tu mamy czas present perfect. Ja bym to przetłumaczyła na kim do tej pory byłeś. I kim do tej pory byłeś. Ponieważ mamy tutaj oś czasu, to jest now, a who you've been od czasu, od twojego początku do teraz, czyli i w przeszłości, i do teraz kim jesteś. Kim byłeś do tej pory i kim teraz jesteś? Może w tym momencie się zmieniłeś? Może chodzi o w tym momencie, a kim ogólnie jesteś? To jest, dużo rzeczy tutaj może być innych. I tutaj jest ciekawe, bo też czytałam o tej piosence, o tym, co Lana mówiła na ten temat, więc też Wam przeoczę, ale jeśli coś przekręcę, to dajcie mi znać w komentarzach, bo ja też nie wiem tak wszystkiego, więc jest duże szanse, że mogę się coś pomylić, więc na pewno jeśli mnie poprawicie, to jeśli będę mogła, to przypnę ten komentarz i będę wdzięczna. Ale tak, źle zrozumiałeś mój smutek przy bloku mieszkalnym marynarzy.
Tu słyszałam, że po prostu z jakimś ex-chłopakiem Lana zatrzymali się przy jakimś bloku. I to nie był konkretnie blok marynarzy jakichkolwiek, ale jakimś bloku i ona była smutna chyba albo coś i jej chłopak powiedział, o, dlatego dobrze się dogadujemy, bo jesteśmy tak samo messed up, czyli tak porypani, tak dokładnie. A Lana tak w tym momencie mówiła, a tak naprawdę to ja jestem w dobrym miejscu w swoim życiu, jakby dobrze się czuję i super jest. I wtedy może wtedy to było takie, że źle zrozumiałeś moje zachowanie. A to Mariners podobno było, ta sama piosenka ma taki główny nurt marynarski, taki morski, bym powiedziała. Więc może marynarze, dlatego Lana to też podobno mówiła, i znowu, jeśli coś mówię, poprawcie mnie, że z racji tego, że marynarze to są wolni ludzie, wypływają na wodę, jedynym wrogiem jest po prostu, wiecie, są żywioły, woda, powietrze, słońce. Żywioły są jedynym wrogiem, oni są wolni. Dlatego właśnie ona może się czuła taka wolna i była przy tym bloku mieszkalnym. On źle ją zrozumiał, a ona się wtedy czuła wolna, czuła się spełniona. Nie jestem świeczką na wietrze. Słyszałam, że Świeczka na wietrze to jest piosenka Eltona Johna, która była pierwotnie napisana do Marilyn Monroe, a Lana często się porównywała do Marilyn Monroe, jakby czuła, może nie porównywała, źle to stwierdziłam, ale czuła jakąś konekcję, czuła połączenie. Możliwe, że czuje połączenie, też jest gwiazdą, też może ma jakieś dużo problemów, z którymi się borykała też Marilyn. Nie wiem, na czym to połączenie bazuje. Powiedzcie mi, jeśli wiecie, jestem bardzo ciekawa. I to może znaczyć, że ja nie jestem Marilyn. Jakby nie skończę tak jak ona. Ja nie jestem osobą so messed up, tak jak ty myślisz. Ale z drugiej strony nie jestem świeczką na wietrze. Jeśli weźmiemy to dosłownie, no to co? Świeczka na wietrze nie ma szans. Jakby to jest tylko świeczka. Wiatr, na jakikolwiek podmuch wiatru tą świeczkę zdmuchnie. To nie jest ognisko, które mu się przydaje dosyć dużo tlenu, ale też ognisko, wiatr może albo spowodować, że ognisko się jeszcze bardziej rozrośnie, spali więcej, przenieść to ognisko, ten ogień, albo też zdmuchnąć, no, ale świeczka na wietrze nie ma szans. Czyli ja nie jestem osobą taką podatną, że zgasnę, jak tylko wiatr zawieje. Nie jestem aż tak podatna na elements, na żywioły. Więc nie jestem taka delikatna. To też może to znaczyć. Bardzo dużo tu jest znaczenia. No, kocham tą piosenkę. I teraz, jeśli przetłumaczymy to jako to bold, czyli ja jestem piorunem, błyskawicą i grzmotem, no to to ma sens w sumie. No, piorun to jest to wszystko, błyskawica i grzmot to jest i jestem słońcem, słońcem, światłem i dźwiękiem tego piorunu, czy jestem wszystkim. Ale bold to mi się kojarzy właśnie jestem tym pokładem, czyli tym, na co wpływa piorun i grzmot, ale także ja jestem tym piorunem, czyli jestem czymś spokojnym, może spokojnym, jako ten pokład, czymś, do czego się uczepisz, ale ja też jestem, to jest dobre, ja jestem dla Ciebie tym pokładem, do którego Ty się będziesz trzymał go mocno, jak będzie piorun i grzmot, czy jak będzie sztorm, ale ja też jestem, ja sama jestem tym piorunem i grzmotem, tym sztormem, ja sama to wprowadzam, a później Ty się mnie trzymasz, żebyś nie ucierpiał, bo ja jestem pokładem, Wow, wcześniej o tym nie pomyślałam, guys. That's epiphany. Jestem taką dziewczyną, tego typu dziewczyną, która sprawi, że będziesz się zastanawiał, kim jesteś i kim do tej pory byłeś, czyli ona po prostu jest mądra, jakby zadaje dobre pytania, prowadzę go w głębokie rozmowy, przez które on się zastanawia, kim był, kim jest, kim chce być, jaki jest sens życia, tak? Jest taką filozofującą dziewczyną, ale to jest dobre. Bardzo bym chciała mieć taką osobę, która właśnie sprawia swoimi rozmowami, że ja się zastanawiam nad rzeczami, które zwykle były dla mnie oczywiste, bo ja wiem, kim jestem, ale gdybym miała kogoś przy sobie, który by mi po prostu się spytał o różne sprawy i nagle bym zaczęła widzieć świat z innej perspektywy, no tak rozwijającą dziewczyną. Ciekawe.
I teraz ważne, żeby przeczytać ostatnią linijkę jeszcze raz. Who you are and who you've been. And who I've been is with you on these beaches. Your Venice Beach, your die hard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus. My, 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 you found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in. A kim ja jestem? Bo pamiętajcie, że and, już Wam wiele razy to mówiłam, and może znaczyć i, a, czyli może być i łącznikiem, spójnikiem łączącym i spójnikiem kontrastującym, bo kontrast, a, wprowadza kontrast. A kim ja jestem, a kim ja jestem z Tobą na tych plażach. I byłam, może jestem i byłam od pewnego czasu, bo tu znowu mamy ten czas present perfect. Your Venice Beach. To jest ciekawe, bo jest oczywiście Venice Beach. By the way, fun fact, byłam tam. Spoko było, jakby bardzo dużo takich American surfer boys. Fajnie, jestem w stanie sobie wyobrazić tą Venice Beach, jak to naprawdę wyglądało, mam wspomnienia stamtąd. Ale ja jestem Twoją... Wypikam to tak czy siak, dziewczyną z Venice, czy jestem dziewczyną z Venice, która się w Tobie tak po prostu, ona tak się nazywa, może to jest dziwne, nie wiem dlaczego się tak nazywa, ale ma też taką piosenkę, więc jak ją przetłumaczymy, zinterpretujemy, to może ja będę coś wiedziała, dlaczego ona siebie tak nazywa. Your die hard, your weakness. Die hard to jest coś, co jest trudno wyplewić, czyli trudno się tego pozbyć, czyli ja jestem osobą na trochę na Twoje na całe życie, jakby zostanę przy Tobie, bardzo trudno jest mnie odepchnąć. Twoją słabością. Maybe I could save you from your sins. Sin to grzech. Może mogłabym uratować się, save you from. Może mogłabym uratować się od Twoich grzechów, więc kiss the sky and whisper to Jesus. Pocałuj niebo i wyszeptaj do Jezusa, mój, you found this, znalazłeś to, you need this, potrzebujesz tego. Take a deep breath, weź głęboki oddech, to jest już takie chyba oczywiste. Kochanie, let me in, wpuść mnie. Tu mam troszeczkę tą końcówkę szczególnie, tak, nie wiem troszeczkę jak interpretować, więc liczę na Was, bo Wy mnie nigdy nie zawiedliście. I kim ja jestem? Ja jestem z Tobą na tych plażach. Czyli jestem co? To jest ciekawe, bo ja się definiuję przez bycie z Tobą. Nie jestem osobą, tylko ja jestem z Tobą. Ciekawe. Jestem Twoją Venice Beach. Czymś, co zawsze z Tobą zostanie, albo co bardzo trudno Ci się będzie pozbyć. Jestem też Twoją słabością, dlatego może bardzo trudno mi się będzie Ciebie, Tobie się będzie mnie pozbywało. Może mogłabym Cię uratować od Twoich grzechów. Jakich grzechów? Nie wiem. Może, ale Lana też nie jest pewna, czy to zrobi. Nie jest pewna, czy jest w stanie. Może. Więc pocałuj niebo i wyszeptaj Jezusowi, mój, znalazłeś to, potrzebujesz tego. Tutaj bardzo jest religijne, czyli nie wiem, uważam, że pocałuj niebo, wszeptaj Jezusowi, to będzie coś takiego, że może zacznij wierzyć, zacznij być religijny, pomódl się, jakby i wyszeptaj, mój, znalazłeś to i potrzebujesz tego. Nie wiem kto do czego, czyli czy Lana śpiewa to do chłopaka, znalazłeś mnie, potrzebujesz mnie, czy że... On do Jezusa ma szeptać mój, znalazłeś to, czyli on mu znalazł tę dziewczynę, you need this, potrzebujesz tego, czego w takim razie tego? No tu nie jestem naprawdę pewna, nie wiem o co tu chodzi, ale weź głęboki oddech, kochanie, wpuść mnie, czyli może pozwól mi sobie pomóc, może ja bym Cię mogła uratować od grzechów, tylko mnie wpuść do siebie. To jest moja interpretacja, znowu, jeśli coś źle interpretuję, dajcie mi znać. Każdy też może mieć interpretację jaką chce, więc to też jest druga sprawa. You lose your way, just take my hand. You're lost at sea, then I'll commend your boat to me again. Don't look too far right where you are, that's where I am. I'm your man. You lose your way, just take my hand. Tu mi się wydaje, że tu jest po prostu tryb warunkowy i tu będzie w domyśle if you, bo to znaczy tak, jeśli zgubisz drogę, albo jeśli gubisz drogę, to
Tryb warunkowy w takim razie to by było 0. Tryb warunkowy 0, dlatego że tu jest czas present simple i tu jest też czas present simple. Jeśli zgubisz drogę, weź mnie za rękę. Złap albo złap moją rękę. To nie ma znaczenia. No tak, myślę, że tu inaczej nie można tego interpretować jak okres warunkowy. Jesteś zgubiony na morzu, at sea, zobaczcie, at sea, na morzu. Jesteś zgubiony na morzu i może if, znowu, if you're lost at sea, jeśli jesteś zgubiony na morzu i znowu tutaj mamy już jedynkę, bo tu jest czas present simple, znaczy to jest oczywiście present simple w stronie biernej. Ja wydam rozkaz, rozkażę twojej łodzi, I command your boat to me again, albo poprowadzę twoją łódź do mnie. Naprowadzę takim nakazem. Lost at sea to też jest takie stwierdzenie, które mówi nie wiedzieć, co się dzieje. Co jest ciekawe, no bo właśnie to jest znowu Lana dotyka tego morza, żeby cały czas trzymać się w tej tematyce morskiej i nakaże twojej łodzi, żeby mnie odnalazła. Don't look too far. Nie patrz, nie, może look, w tym wypadku ja bym przetłumaczyła to jako szukać. Nie szukaj zbyt daleko, right where you are, that's where I am. Czyli tam, gdzie ty będziesz, ja jestem. Albo tam, gdzie jesteś, dokładnie, bo right to będzie dokładnie. Dokładnie tam, gdzie jesteś, ja jestem. I jestem twoim facetem i to jest bardzo ciekawe, bo to jest taka gra na płci. Bo I'm your man, to jest takie, jestem jakby twoją podporą, jakby... Nie martw się, ja tam jestem, będę z tobą. I co prawda tu jest to man, ale myślę, że tu chodzi o człowieka. Jestem twoim człowiekiem, jakby ja tam będę, don't worry, ja będę z tobą, jako nie, że jako facet, jestem twoim facetem, tylko po prostu jestem twoją podporą, jestem twoim człowiekiem, na mnie możesz liczyć. Bo tak się po prostu mówi, I'm your man. Więc to jest też fajne. They mistook my kindness for weakness. I fucked up, I know that, but Jesus, can't a girl just do the best she can? Znowu, oni mistake something for something, znaczy mylić kogoś z czymś, albo coś z czymś. Czyli pomylili moją dobroć, moją uprzejmość z moją słabością. I ja byłam uprzejma, a oni myśleli, że ja jestem słaba. Zawaliłam, napiszę tu zawaliłam. I know, wiem to i kocham tą fragment, but Jesus, can't a girl just do the best she can? Jest takie, ale Boże, jest takie jakby wkurzone albo takie już zmęczone, zirytowane i takie powtarzanie, ale Boże, czy dziewczyna nie może starać się jak najbardziej potrafi? Catch a wave and take in the sweetness, think about it, the darkness, the deepness, all the things that make me who I am. Catch a wave, złap falę. Znowu to jest tryb rozkazujący. Take in the sweetness, czyli pochłoń, weź w siebie. Pochłoń słodkość. Think about it, pomyśl o tym. The darkness, the deepness. Ciemność, głębokość. Ale deepness znaczy głębokość taka głębia może. Nie taka, że jaka jest głębokość, tylko że to jest naprawdę głębokie. To jest tam głębia. All the things that make me who I am. Wszystko, co... Sprawia, kim jestem. All the things. I co to może znaczyć? Tutaj ona go prosi, że jeśli on się zgubi, ona może mu pomóc, jeśli się zwróci do Boga i weź głęboki oddech, wpuść mnie. Jeśli się zgubisz drogę, jeśli zgubisz drogę, po prostu złap mnie za rękę. Jeśli nie wiesz, co się dzieje, właśnie jesteś zgubiony na morzu, ja rozkażę wskażę, żeby twoja łódź przyjechała do mnie, ale nie martw się, ja będę tam, nie szukaj daleko, ja będę przy tobie. To znaczy, że ona się nie poddaje w tym związku. Ona mówi, jestem twoją podporą, będę, nieważne co się stanie, ja tam będę przy tobie. Jak ty się zgubisz, nie szukaj daleko, bo ja będę przy tobie. Czyli ja niby będę zgubiona z tobą, ale ona będzie tą podporą, która go poprowadzi z powrotem. Co ciekawe, będą w tym samym miejscu, ale on będzie zgubiony, ona nie. Bardzo, bardzo ciekawe to jest do przemyślenia. I później
pomylili moją uprzejmość za. Wzięli, o może tak, wzięli moją uprzejmość za słabość. Kto? Społeczeństwo, myślę. Zawaliłam, wiem to. Może źle pokazałam siebie, wiem to, ale Boże, czy dziewczyna po prostu nie może starać się jak najbardziej potrafi? Złap falę. Pochłoń słodkość, ale pomyśl o ciemności i głębi, wszystkie te rzeczy, które mnie tworzą. Czyli ona się porównuje do czego? Do morza. Jeśli mamy złapać falę, to jest ciekawe, bo jak surfer łapie falę, to ta fala trochę nim kieruje, prawda? To jest bardzo, bardzo trudne kontrolować falę. Nie, falę się nie da kontrolować, bo możecie się tylko kontrolować wy na tej fali. To jest takie, złap falę, daj się ponieść temu morzu, daj się ponieść mi, skoro Lana się porównuje do morza i pochłoń słodkość, czyli ta fala jest słodka, słodkie odczucie mu daje. Pomyśl o głębi i ciemności, czyli pod tą falą jest głębia i ciemność. Czyli ja jestem i słodka, ja jako Lana, prawda? Tak sobie mówię, i słodka, ale i jestem ciemna i głęboka i taką mam głębię w sobie, która jest troszkę taka straszna, no bo jest ciemna i to dla mnie to the darkness, the deepness, to są bardzo takie negatywne, takie kreują w negatywne, ciemne, takie niefajne obrazy, znaczy piękne, ale z drugiej strony takie, ja się boję tych obrazów w mojej głowie, które one kreują, to the darkness, the deepness. I znowu, all the things that make me who I am and who am I is a big time believer that people can change, but you don't have to leave her. When everyone's talking, you can make a stand. Because even in the dark, I feel your resistance. You can see my heart burning in the distance. Baby, baby, I'm your man. I później mamy powtórkę. I znowu jest. I kim, wszystkie rzeczy, które sprawiają, kim ja jestem. A kim ja jestem? Ja jestem wielkim. Big time to jest po prostu wielki. Wielkim, nie wiem jak to powiedzieć, wierzącym? Wiernym. Wierzącym. Ja po prostu wierzę. Wierzącym w to, że people can change. Ludzie mogą się zmienić. You don't have to leave her. Nie musisz jej zostawiać. When everyone's talking, gdy wszyscy gadają, you can make a stand. Make a stand to jest po prostu przeciwstawić się publicznie, publicznie powiedzieć, co ci nie pasuje. I to jest ważne, że to jest publicznie. Możesz się nie zgodzić. Czyli i kiedy wszyscy mówią, gadają, ty możesz publicznie zaprotestować, ponieważ w ciemności I feel your resistance. Resistance to opór, czyli czuję twój opór w ciemności. You can see my heart burning in the distance. Widzisz, can see to jest can plus czasowniki zmysłu, nie tłumaczymy możesz, tylko po prostu widzisz albo słyszysz. Widzisz moje serce palące się in the distance, czyli w dali, w oddali. Baby, baby, I'm your man. Kochani, jestem twoim facetem. Jestem twoim człowiekiem. Jestem tam, dla ciebie. To jest ciekawe, że ja jestem wielkim wierzącym, że ludzie się zmieniają, możesz, nie musisz jej zostawiać. To znaczy, że jak ty jesteś słabiej w formie psychicznej, nie musisz wcale jej zostawiać. Ona tam będzie dla ciebie. Ludzie się zmieniają, ja potrafię cię zmienić. Może o to tam chodziło, tego chłopaka mówiła, który myślał, że oni obydwoje są messed up, źle im psychicznie, źle, a tu jednak Lana była w dobrej pozycji w swoim życiu, na dobrej pozycji i ona wierzy, że ludzie się zmieniają, że ty nie musisz jej zostawiać, ona po prostu może ci pomóc. A kiedy wszyscy mówią, nieważne co mówią, cokolwiek by mówili, a mówią, że they mistook my kindness for weakness, później you took my... Aha, to było... To nie to. Więc źle ją rozumieją. Ty możesz się przeciwstawić, możesz się z tym nie zgodzić, możesz powiedzieć nie, sorry, tak nie jest. Albo po prostu swoim zachowaniem możesz się nie zgodzić, nie zostawiać jej, tylko po prostu być z nią dalej. Ponieważ w ciemności, może takiej psychicznej ciemności, I don't know, ja czuję twój opór. Czuję, że się mi opierasz nadal? Może? Ale widzisz moje palące serce w oddali. Co jest ciekawe, mi się to kojarzy właśnie z tą okładką płyty, w której Lana wyciąga rękę, tak jakby chciała właśnie dać opór. To było też w ogóle na morzu. Dać podparcie komuś,
a w stylu pali się LA. I co jest ciekawe, bo Arcadia, ostatnia piosenka, którą analizowałam, ona mówi, że my heart is, nie, my body is the map of LA, czyli moje ciało, czyli jakby ja się palę, ale pomimo tego ja ci daję rękę. Ciekawe, my heart is burning. Moje serce się pali, ale teraz czy pali się negatywnie, że spala się, już nic nie będzie, czy pali się jako jest pełne nadziei, pali się jako energia, jest się rozpala, bo to też może być w bardzo pozytywnym sensie. I don't know, znowu, powiedzcie mi, jak wy to rozumiecie. No jestem twoim facetem, jestem tam, jestem dla ciebie, ja będę twoją podporą, możesz mi zaufać. Nie umiem tego, jestem I'm your man, przedstawić, przetłumaczyć na język polski. Więc jeśli wiecie coś więcej na ten temat, temat tego tekstu, to dajcie mi znać, ja z chęcią posłucham, bo po prostu ja uwielbiam tą piosenkę. I jeszcze za każdym razem coś doszukuję nowego i w ogóle jak ta piosenka brzmi, jest taka spokojna, taka melodyjna po prostu, bardzo mi się podoba. I te rymy też bardzo, bardzo fajnie tutaj współgrają. Więc to by było na tyle. Tyle dla Was dzisiaj przygotowałam z Lany Del Rey. Jeśli podobała Wam się ta analiza, zapraszam do dawania łapek w górę i pozostawienia komentarzy. To bardzo wspomaga mój kanał i mnie w tworzeniu większej liczby tych filmów z analizami. Także serdecznie zachęcam i zapraszam. Jeśli chcecie słuchać kolejnych analiz, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a także na moje inne social media, na których też fajne rzeczy robimy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za dosłuchanie do tego momentu. Trzymajcie się ciepło. Cześć!